Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed World. Moi drodzy, rotacja IGC z dnia 13 listopada 2014 roku. I co to jest rotacja IGC? To jest zamiana samochodów z boostowych na IGC, czyli za kasę z gry. Czyli zamiast kupować za prawdziwe pieniążki, złotówki, możecie uzbierać kasę z gry, czyli tak zwany IGC, in-game cash, w wyścigach i możecie kupić fajne samochody, naprawdę fajne samochody, nowe samochody, które są dostępne za IGC. I tak, jeszcze jedna taka mała myśl. Wszystkie moje opinie co do samochodów, czy to w przeglądach, czy to w rotacjach, czy to w jakichś takich filmach z Worda, opieram tylko i wyłącznie na swoich odczuciach, więc jeśli ktoś uważa, że samochód według niego prowadzi się tak, albo inaczej, albo przyspiesza gorzej, czy lepiej, albo w porównaniu do tego samochodu jest taki, albo inny, to okej, ja przedstawiam swoje subiektywne zdanie na temat jakiegoś auta i tyle. Więc tak to wygląda. Nie musi ono być też prawdziwe, tak? Może tak. Staram się jednak jak najbardziej odwzorować moimi słowami to, jaki samochód jest. Więc mamy tutaj Subaru Impreza WRX STI za 500 000 IGC, czyli dolarów w grze. I co ten samochód potrafi? Wiecie co? To jest jeden z pierwszych samochodów, jakie były dodane do Worda na samym początku właściwie. I powiem wam, że naprawdę fajnie się tym samochodem jeździ. Nie wygracie nic. Ciężko jest, naprawdę jest ciężko cokolwiek nim ugrać. Ale prowadzi się naprawdę bardzo fajnie. Przyspieszenie ma takie sobie. Jest to jeden właśnie z tych pierwszych samochodów, którym się fajnie jeździło. Nigdy nie był w niczym najlepszy, a mimo to fajnie jest mieć go w garażu. I jeśli ktoś jest fanem właśnie Subaru, to myślę, że powinien się zaopatrzyć w ten wóz. Jednak jeśli ktoś chce wygrywać wyścigi, będzie ciężko, ale jest to możliwe. Kolejnym samochodem jest Plymouth Hemi Cuda. Gdzie ty jesteś? Tu. Za 650 000 IGC. Czy to jest dobry wóz? Fajnie skręca, jak na muscle cara. Jest to dziwne, ale naprawdę fajnie skręca. I to jest jedyna jego zaleta. Słabo przyspiesza, prędkość maksymalna jest tutaj niska. Ale skręt to jest coś wspaniałego. Nie jest to Lotus Elise. Po prostu ten kąt skrętu jest taki mocny. Mocny po prostu. Kolejnym samochodem jest... Czy warto go kupić? Wracając do Plymouth'a. Czy warto go kupić? Nie. Nigdzie się nie sprawdzi. Nawet nie możemy go obniżyć do klasy E, gdzie by sobie może poradził. W klasie C jest porażka. Mamy tutaj już Toyota MR2. Mamy tutaj... inne samochody mocne. Lexus IS300 chociażby, z mocnym nitrem. Nie poradzi sobie nigdzie. Chyba, że na krętych trasach, ale i tak będzie ciężko ze slingshotem i tak dalej kombinować. Nitro mamy tutaj słabe. Tak, Lamborghini Gallardo LP564 za 1 400 000 dolarów. Katastrofa. Spider ile kosztuje? Boosty 4000, a ten kosztuje 1 400 000 IGC. To jest dużo. Samochód jest oczywiście piękny. Ale to jest zupełnie co innego niż na przykład Valentino Balboni. Te auto bardzo ciężko skręca. Przyspiesza nawet ok, ale no przez ten skręt się po prostu nie da. No nie da się wygrać. Po prostu się nie da. I jeszcze 1 400 000. Poczekajcie na jakiś inny wóz, wydajcie tą kasę na inny wóz. Albo na Porsche Carrera S, którego kupiłem tydzień temu za 5 000 boostów. Wspaniały wydatek, teraz jest za 2 000 000. Dobrze, Lucek. Jak ten samochód się prowadzi? To jest samochód do wygrywania, powiem wam tak. Prowadzi się świetnie, nie ma mocnego skrętu, ale jest mega stabilny. Fajnie się go prowadzi. Zaraz wam zresztą pokażę, myślę, że coś tam sobie pojedziemy. Kupiłem go za boosty, więc już mam części jakieś tam włożone, te sklepowe oczywiście, a zajebiście. Mocne nitro, fajne prowadzenie, nieco gorsze przyspieszenie niż w Carrerze GT3 RS 3.0.
i nieco mniej nerwowe prowadzenie. Ale naprawdę ten samochód jest stworzony do wygrywania nawet w klasie S i do klasy A również się nadaje. Więc przejedźmy się może nim trochę, co? Oj, 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 mój Aventador. Co by tu pojechać? Jakiś sprint? Myślicie, że się nada? Włożyłem sobie tutaj części, choć Porsche. Włożyłem sobie tutaj części, przepraszam, skille na wydłużenie perfect startu, żebym na starcie już tam sobie coś jechał. Więc myk, szukamy jakiegoś wyścigu. Mamy Main Street, zobaczmy. Mam tutaj takich przeciwników jak GT2 i Capri, proszę bardzo. I moja Carrera, jak myślicie, jak sobie poradzę? Mam tutaj staty, jak widzicie, 739 to jest prawie max. Znaczy, no, jeszcze trochę brakuje tych 10 punktów. W klasie A. Zobaczymy. Myślę, że mam szansę. Naprawdę. Oh, shit, pad mi nie działa. God damn it. Muszę jechać na klawiaturze. Nowy komputer i jeszcze mi coś tutaj nie tego. Oh man. Na klawiaturze dziwnie się jeździ. Ale tu pełny gaz, wciskamy i tyle. Zamieni na WSDA. Okej, okay, ale dziwnie. Cholera, jasne. Czemu mi ten pad nie działa? Nie wiem. Muszę gdzieś tutaj nitro wcisnąć. Chyba pojadę sobie tu naokoło. Ależ dziwnie. Cholera, 100 lat nie jechałem na klawiaturze. Ale mimo to jakoś sobie radzę. Naprawdę samochód prowadzi się fajnie. Oh man. Kurde, nucek. Jedziemy. Capri mnie gdzieś tam z tyłu goni. No, GT2 mnie zostawiła. To też jest samochód, który lotuje. Za IGC. Spadaj. O kurde, wyprzedził mi Capri. GT2 rotuje w rotacjach IGC. Pojawia się co jakiś czas i moim zdaniem ma lepsze przyspieszenie niż ta Carrera, ale bodajże nie można go podnieść do klasy S, chyba że można jakimiś tam częściami ultrasowymi. Ja się natomiast tu nie bawiłem. Okej. Zobaczymy, czy uda się Capri wyprzedzić. Spadaj, Capri, nie mam pada, więc mogę cię zramować niechcący, bo źle mi się skręca. I Capri mnie wyprzedził. Fajnie. No to mogę walczyć z Capri. Użyłem jednego nitra. I jest po prostu wstyd wielki. Można jak najbardziej wygrywać się samochodem. Ja nie wiem, ja mam zawsze jakiegoś takiego pecha. Jak gram w wyścigu i powiem wcześniej, że samochód dany jest dobry, to jeżdżę nim do dupy. A jak powiem, że jest zły, to jest zupełnie odwrotnie. Zawsze tak jest, jak ja zauważyłem i później obrabiam te moje wszystkie wideo i słyszę, jak mówię, że coś jest dobre i później patrzę, że jednak jest to dupy. Znaczy, dobre jest, tylko że mi nie wychodzi po prostu wyścig, to mnie szlak trafia. Znaczy, ja się ogólnie nie denerwuję, to jest tylko gra. Dobrze, no to w tej rotacji naprawdę mistrzem jest Carrera S i w ogóle chyba pierwszy raz pojawiła się za kasę z gry, tak mi się wydaje. Czy dobrze mi się wydaje? Nie wiem. Kupiłem ją za boosty tydzień temu i mogłem sobie poczekać i bym miał, można powiedzieć, za darmo. No, trzeba trochę uzbierać jednak, tak? Na Carrera jednak trzeba pojeździć sporo wyścigów. Okej, bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się, na razie, pa pa.